Sprawdzam, czy się uruchomiło i czy już jesteśmy live. Wydaje mi się, o super, pan Dawid mnie tutaj uprzedził, bo miałam pytać tradycyjnie na początku webinaru, czy nas słychać, czy nas widać, ale wiem, że nas słychać, że nas widać, bardzo się cieszę, więc już oficjalnie dzień dobry Państwu, witam Państwa na kolejnym webinarze z cyklu Commerce Space. Po liście osób, które się zapisały na to wydarzenie, już rozpoznaję sporo nazwisk, także wiem, że to nie jest dla Państwa pierwszy odcinek naszego cyklu webinarów. A dla tej części z Państwa, dla których to jest pierwszy raz w cyklu naszych webinarów Commerce Space, to powiem, że Commerce Space to jest taka społeczność osób skupionych wokół e-commerce, zarówno od strony biznesowej, technicznej, marketingowej, czy jakkolwiek innej, i rozmawiamy sobie w czasie naszych webinarów o różnych rzeczach związanych z e-commerce'em szeroko pojętym, czy to jest projektowanie checkoutu, czy to jest B2B, jak na przykład w dzisiejszym przypadku, czy jest to cross-border, ratowanie porzuconych koszyków, tak naprawdę spektrum naszych tematów jest bardzo szerokie, i chcemy też odpowiadać na Państwa potrzeby, więc tak od razu powiem, że jeżeli macie Państwo jakiś temat, który uważacie, że jest interesujący albo warto byłoby go poruszyć podczas kolejnego z naszych webinarów, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Ja się nazywam Katarzyna Gądek, jestem marketing managerką w firmie Strix. Strix jest to agencja e-commerce, która kompleksowo zajmuje się wdrażaniem, projektowaniem, utrzymywaniem sklepów internetowych. Oczywiście świadczymy też usługi audytu, konsultingowe, UX, UI, także bardzo przekrojowo, bardzo kompleksowo podchodzimy do prowadzenia projektów e-commerce. Pewnie o samej firmie powie jeszcze Łukasz na końcu swojej prezentacji. Jak już wywołałam tutaj Łukasza, to przedstawię. Łukasz jest Head of Business Development w Strix, ale na pewno Łukasz powie o sobie więcej, więc tutaj nie chciałabym przekłamać ani Łukasz stażu twojej pracy, ani wiesz, twojego doświadczenia, więc oddam Tobie głos, ale za moment, bo jeszcze sobie pozwolę trochę tej sceny wykorzystać i czasu scenicznego, a wykorzystam go po to, żeby troszeczkę Państwa wprowadzić takie technikalia, jeśli chodzi o ten webinar. Webinar jest nagrywany, także dla wszystkich uczestników tutaj obecnych, ale też w ogóle zarejestrowanych, będzie on dostępny w formie filmu i ja ten film wyślę w mailingu, także nagranie będzie, gdybyście Państwo chcieli sobie wrócić do pewnych wątków. Równocześnie zachęcam, żeby Państwo nie opuszczali tego webinaru aż do końca, gdyż na końcu będzie sekcja Q&A, która wiem z doświadczenia jest zawsze bardzo potrzebna, ważna i popularna. Tych pytań zawsze jest dużo i to jest też taka dobra okazja, żeby po prostu zadać pytanie na żywo naszemu prowadzącemu i zobaczyć, jak sobie poradzi z odpowiedzią. Także tutaj możecie Państwo Łukasza zchallenge'ować, że tak powiem, z anglikanizmu. Jeśli chodzi o inne rzeczy takie techniczne, ja w tym momencie uruchamiam czat, czyli po Państwa prawej stronie jest czat i to jest czat publiczny, ale jest też tryb Q&A i bardzo bym prosiła o to, żeby zadawać pytania w trybie Q&A, czyli w tej drugiej zakładce w tym czacie. Mi po prostu będzie łatwiej wtedy te pytania wyświetlać, podawać Łukaszowi do odpowiedzi. Także zachęcam, to jest takie organizacyjna jedna informacja. I tak sobie myślę, że chyba z mojej strony tyle. Webinar potrwa, całość spotkania potrwa 1,5 godziny, około oczywiście, więc spokojnie będzie czas na pytania i na wszystkie postaramy się odpowiedzieć. I od razu uprzedzam, że jeżeli się nie uda na wszystkie odpowiedzieć, to oczywiście na te pytania odpowiemy w formie pisemnej i wyślemy w mailingu razem z nagraniem tego webinaru. Myślę, że tyle z takich części wprowadzająco-techniczno-organizacyjnych. Ja za moment oddam Łukaszowi mikrofon i scenę, sama usunę się w cień, wyłączę sobie mikrofon, wyłączę sobie kamerę, natomiast będę czuwała nad wszystkimi tutaj aspektami technicznymi też tego webinaru, gdyby coś się pojawiło, jakieś problemy z łącznością, będę dbała, żeby było wszystko ok. I myślę sobie, że na ten moment tyle, żeby też nie przedłużać. Łukasz, oddaję Tobie głos. Czy tutaj można zadawać pytania? Tak, w zakładce czat też można zadawać pytania. Ja cały czas będę śledzić ten czat, mam taką tutaj super moc, żeby część z pytań, które są zadawane w kontekście merytorycznym, będę przerzucała jakby tutaj ręcznie do tego trybu Q&A, żeby sobie tę strukturę trzymać i ten porządek. Więc nie ma problemu. Gdzie jest Państwu wygodnie? Proszę oczywiście te pytania zadawać. Na wszystkie postaramy się odpowiedzieć, czy to będzie w czacie publicznym, czy w tym trybie Q&A. I chyba tyle. Ja, Łukasz, oddaję Ci głos, życzę Ci powodzenia i scena jest Twoja. Dzień dobry. Dziękuję, Kasia, za przedstawienie mojej osoby i nazwy tematu, które dzisiaj będziemy prezentować. Trochę porozmawiamy o B2B. Mamy przygotowaną taką dość pokaźną prezentację i zakres informacji od ogółu do szczegółu. Także myślę, że zaczniemy. Ja już włączę tylko prezentację. I to, co Państwo widzą, to jest bardzo dla nas ciekawe i tak naprawdę cyfra, od której się wszystko zaczęło trochę, tak? Czyli 3,5 biliona złotych to jest wartość transakcji w sektorze B2B rocznie. Z tego tytułu też zaczęliśmy się trochę zastanawiać, ile na początku naszych rozważań i jak mocno wejść do tego sektora, ile z tego odbywa się poprzez zakupy online. Jest to ponad 600 miliardów złotych na ten moment. Dlatego też zastanowiliśmy się w następnej kolejności, czemu jest taka duża różnica. Wyszło nam to z naszych rozmów, z naszych dyskusji z firmami z sektora, że bardzo dużo firm jeszcze jest na początku swojej transformacji cyfrowej i do tych firm chcemy z nimi porozmawiać i też przygotowaliśmy rozwiązania, o których później, tak, mówiąc od ogółu do szczegółu. To też kwestia porównania trochę sektora B2C, z którego wychodzimy, na którym najwięcej zrobiliśmy do tej pory i najwięcej projektów przeprowadziliśmy, czyli to, że sektor B2B jest kilkukrotnie większy niż sektor B2C i to jest ta zasada, dlaczego mocno się na nim skupiamy. Idąc dalej, udział firm, które prowadzą już sprzedaż w internecie, jak widzimy, rośnie. Jest to trend, który wyraźnie wskazuje na to, że wszystkie firmy z sektora B2B myślą o tym i bo jakby cały czas gdzieś idziemy w stronę tej sprzedaży online, trochę przekazując też doświadczenia tego, jak sami naturalnie robimy zakupy. Większość z nas zrobiła już kiedykolwiek zakupy w internecie. Czy kupiliśmy sobie coś na Allegro, czy kupiliśmy coś, nie wiem, w jakimś innym marketplace, czy zamówiliśmy ubrania, zamówiliśmy jedzenie, w zależności od tego. I powoli te nasze doświadczenia zakupowe chcemy przekładać do sektora B2B, co jest bardzo fajne i też z badań wynika. Gdy zapytano te 15%, w tym momencie już trochę więcej, po 2022 roku firm, które już zaczęło i prowadzi sprzedaż w internecie, jak wyglądają wyniki tej sprzedaży, okazało się, że 50% firm zwiększyło ilość klientów po wprowadzeniu sprzedaży internetowej e-commerce dla B2B. 43% firm zwiększyło wyniki finansowe. 27% firm zauważyło, że ich klienci kupują częściej, że ten kontakt, który jest dużo łatwiejszy i dużo bardziej intuicyjny, te doświadczenia przenoszone do sektora B2B pozwalają na to, żeby się po prostu rozwijać. Z drugiej strony zadano też pytanie, czy jest jakaś liczba firm, które powiedziały, że nie zauważyło żadnego efektu? I tutaj jest cyfra, którą kiedyś postowałem. To jest tylko 4% firm, które powiedziały, że nie zauważyły żadnego efektu pozytywnego po wprowadzeniu e-commerce dla sektora B2B. To spowodowało, że też zaczęliśmy dalej pytać i drążyć temat, ale też rozmawiać z firmami z sektora, patrząc na nasze doświadczenia, jak i w jakich segmentach te firmy się zmieniają. Zauważyliśmy jeden trend. Im mniejsza firma, tym szybciej się digitalizuje. Jest to trochę chyba wynik takiego jakby kolokwialnego powiedzenia, że dużym tankowcem trudniej się steruje. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy, ale jak widzimy, najwięcej firm, które się szybko skalują i które na tym poziomie skalowania mają łatwość zmiany, łatwość transformacji, łatwość podejmowania decyzji, czyli w tym przedziale pomiędzy 50 a 250 milionów przychodu najwięcej firm już weszło w ten proces i ma ten udział tutaj jest największy. Co to powoduje? Widzimy, że te firmy też po wynikach finansowych, po wprowadzeniu e-commerce B2B zaczynają się szybciej skalować. To nam pokazuje też jeden trend, że im szybciej te mniejsze firmy będą w stanie, będą chciały, będą wchodziły, będą wdrażały e-commerce dla B2B, tym szybciej będą po prostu się rozwijały, tym więcej będą mieć możliwości, tym więcej będą mogły zrobić, już nie mówiąc tutaj o takich rzeczach jak łatwiejszy crossboarding, łatwiejsze wyjście na rynki zagraniczne, czy też znowu pozyskiwanie nowych klientów, to co powiedzieliśmy na pewno wcześniej. To są te wyniki, które bardzo ciekawie obrazują w ogóle cały proces transformacji cyfrowej sektora i które firmy szybciej do tego dochodzą. Patrząc też przez to, co się wydarzyło historycznie, wszyscy pamiętamy, znaczy chcemy już zapomnieć, tak? Była pandemia. Pytaniem, czy ona spowodowała wzrost e-commerce? Tak, i to bardzo mocny. 66% firm powiedziało, że bardzo mocno przyspieszył e-commerce dla branży, wprowadziło te rozwiązania. Po prostu zorientowaliśmy się, że w momencie, kiedy nie możemy pójść do klienta, nie możemy spotkać się z nim face to face, no to w jakiś sposób dalej chcemy funkcjonować i musimy coś zrobić internetowo. Ten trend jest też wzrostowy i firmy sobie uświadamiają, że koniec końców idąc dalej, koszty obsługi, koszty działalności razem z e-commerce'em są po prostu bardziej zoptymalizowane. Ten boost był bardzo mocny i ten trend się cały czas utrzymuje, co jest najistotniejsze. Więc tak naprawdę będzie to na pewno w tym roku i w najbliższych latach bardzo mocnym trendem, a też z drugiej strony te firmy szukają rozwiązań. Jak wyglądamy w ogóle też z drugiej strony, zadając pytanie na tle Europy. Mamy sporo do zrobienia. Trochę wyjaśniając EDI, czyli e-commerce webowy, wiemy o co chodzi. EDI, czyli wymiana informacji pomiędzy dokumentami, tak? Czyli jakby podstawa procesu digitalizacji, ale też te systemy, które nie są stricte e-commerce'owe, wykorzystywanie ERP-a jako końcówki e-commerce'owe, czy też wypuszczanie tych informacji w jakiś sposób tylko, żebyśmy rzeczywiście mogli coś zrobić. Jesteśmy trochę dalej niż średnia, więc mamy dość sporo do zrobienia. To jest też coś, co dało nam boost, dało nam zastanowienie do tego, żeby stworzyć rozwiązanie i zadać sobie to pytanie, które na początku, czy to jest koniec dedykowanych rozwiązań, czy może to jest problem, albo to jest wąskie gardło, które w tym momencie występuje, jeżeli chodzi o ten sektor. Wyzwania, które, i tutaj trochę chciałbym się zatrzymać, które widzimy, tak, i które nam zgłaszają też nasi rozmówcy, ale też rozmawiając z większymi organizacjami zrzeszającymi firmy, bardzo często pojawiają się pytania, że jest brak odpowiednich rozwiązań IT. Dużo firm z tej strony mówi, że nie widzi rozwiązania, które będzie odpowiadało na ich wszystkie potrzeby, funkcjonalności, czy też nie do końca odwzorowuje ich procesy wewnętrzne, które często są specyficzne. Niechęć pracowników, brak czasu, finansowanie to są tematy, które się powtarzają cały czas. Jest to na pewno dużym wyzwaniem, żeby cały sektor zaczął myśleć od strony tego, że wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, wprowadzenie, digitalizacja pewnych procesów nie powoduje tego, że będziemy zwalniać ludzi. Nie powoduje tego, że ci ludzie będą nagle niepotrzebni. Powoduje to tylko zwiększenie ich efektywności. Powoduje to, że ci ludzie będą mieć tą pracę łatwiejszą, przyjemniejszą i będą bardziej, będą te procesy po prostu dla nich łatwiejsze. To jest dużą obawą, bo nie oszukujmy się, ten świat B2B jest dopiero na samym początku tego procesu i często się pojawia. Brak czasu, czyli jakby cały czas skupiamy się na tym, żeby firma funkcjonowała, zarabiała, rozwijała się. To też jest kwestia, którą często firmy podnoszą, no i finansowanie. Tak? Te rozwiązania wydają się drogie, jak patrzymy oczywiście na tuzy polskiego e-commerce'u, pomarańczowe, zielony, czy nie mówiąc o nazwach, czy jeszcze inne, no to są ogromne rozwiązania, które oczywiście kosztują i te firmy często się benchmarkują do nich, co staramy się też w trakcie warsztatów zmieniać. Z drugiej strony prawie połowa firm B2B myśli o wdrożeniu e-commerce'u. Jakby tutaj widzimy taki trochę dysonans pod kątem tego, że mamy obawę, ale wiemy, że jest potrzeba. 95% firm posiadających e-commerce już zauważyło, że jeżeli go już mam, to chcę go rozwijać, bo przynosi dobre skutki. To, co powiedzieliśmy wcześniej, ponad 54% firm zwiększyło ilość klientów. Mobilność, integrację treści, dostępność dla klientów to są te rzeczy, do których firmy, które już wprowadziły jakieś rozwiązania, niezależnie od tego, od tego, czy one dotyczą rozwiązań dedykowane, czy są rozwiązania pudełkowe, niezależnie wprowadziły, widzą, że to jest coś, na co jest budowa. Automatyzacja procesów, w tym transakcji, to jest coś, co też nasi rozmówcy bardzo często powtarzają, jeżeli chodzi o to, jak zmienia się praca handlowca, jak zmienia się praca osób z działu zamówień, jak zmienia się praca osób z działu customer service szeroko pojętego w B2B, jak się zmienia praca magazynierów, jak się zmienia praca całego tak naprawdę zespołu i jak digitalizacja wpływa na organizację wewnętrzną. Wbrew pozorom, pomimo początkowych obaw i niechęci pracowników, przeważająca większość tych firm, które już wprowadziły B2B, jak wprowadziły e-commerce, sektora B2B, ma pozytywny feedback od pracowników, że po prostu ich praca jest łatwiejsza. Więc to jest jakby taka obawa, która jest na początku, ale jak dobrze wiemy, często z natury ludzkiej, czegoś, czego nie znamy, po prostu się tego obawiamy, z czym też staramy się edukować i dość mocno walczyć. Spoglądam na dół, mam trochę notatek odnośnie tego, żeby się Państwo nie zdziwili też, żebyście się nie zdziwili, jesteśmy w IT w końcu, więc może nie będziemy mówić na tym. Różnice w podejściu B2B i B2C to jest coś, co zauważyliśmy. Dlaczego o tym tak mocno chcemy też wspominać? Jakiś czas temu dość dużą dyskusję prowadziłem w gronie i powiedzmy w organizacjach, w których też uczestniczę. I było zadane pytanie, które jakby na całą dyskusję, dlaczego sektor B2B nie chce się edukować sektora B2C, a z drugiej strony, czego sektor B2C nie chce przekazywać informacji, swoich dobrych doświadczeń, dobrych praktyk do sektora B2B. Koniec końców ze wszystkich rozmów efekt był taki, że nie to, że nie chcemy, tylko te różnice, które są w podejściu do niektórych tematów i różnice w procesach, różnice w działalności pomiędzy B2B a B2C są w niektórych przypadkach na tyle duże, że nie jesteśmy w stanie tych naszych doświadczeń przenosić. Z drugiej strony, jeżeli się tak dobrze zastanowimy, to w dużej mierze doświadczenia, które mamy personalnie, czyli jako Łukasz, Kasia, Zosia, Basia, Marek, Borys czy ktoś inny z zakupów internetowych, indywidualnych, bardzo chętnie chcemy przenosić do sektora B2B. To jest kwestia tylko pytania na ten moment tak naprawdę, jak dużo tych procesów jesteśmy już w stanie przenieść, albo kiedy znajdziemy, albo w jaki sposób ten sektor będzie dążył do tych samych zachowań. Oczywiście są rzeczy takie jak chociażby proces zakupowy, gdzie mamy do czynienia z wielopoziomowym procesem, w którym może uczestniczyć więcej niż jedna osoba. To jest specyficzne dla branży B2B i to jest ta dość duża różnica w podejściu, jeżeli mówimy od strony zakupów indywidualnych, a od strony potrzeby funkcjonalnej sektora B2B, firm z branży B2B, gdzie mamy pracowników, którzy mogą realizować zamówienia, którzy mogą te zamówienia składać i tą listę gdzieś przygotowywać, a dopiero menadżer później czy dyrektor będzie ją akceptował. To są z tej strony, z innej strony, jeżeli mówimy na przykład o formach płatności, gdzie ten proces w sektorze B2B jest zupełnie inaczej skorelowany. Tak? Jeżeli w sektorze B2C mamy, po prostu kupujemy koszulę, płacimy za tą koszulę, w sektorze B2B, factoring, kredyty kupieckie, forma buy now, pay later, czy też odroczonych płatności na fakturze, czy też faktury z terminem płatności i tak dalej, więc tych procesów jest trochę więcej. No, nad tym dość mocno się też zastanawia cała branża i zastanawiamy my, gdzie i w którym miejscu musimy się umieścić, jakie inne rozwiązania zaproponować. W kolejnym takich największych różnic, które nam wynikają, to jest kwestia zawartości koszyka, ilość pozycji w zamówieniu, to jest często kilkaset pozycji zamawianych, różna waga, różne gabaryty, pytanie, czy to może pojechać na palecie, czy to nie może pojechać na palecie, czy to jest waga, która nam pozwala na to wysłanie paczki kurierem, czy musimy zamówić już transport chociażby tira, więc tutaj tych różnic jest dość sporo, na pewno też jest sporo rzeczy łączących, bo chociażby kwestia odbiorcy. Odbiorcą koniec końców jest człowiek i ten człowiek, i jakby chcemy do niego dotrzeć, chcemy go w jakiś sposób przyciągać i żeby te reordery były dużo szybsze. Powtarzalność zamówień, które występuje w B2B, jest dużo większa niż w B2C, ale z drugiej strony relacje, które kładziemy pomiędzy sprzedającym a kupującym, bazujmy i patrzmy na doświadczenia z sektora B2C, który sobie świetnie z tym radzi, żeby lojalizować klientów. Więc jakby te kilka, w zasadzie 10 punktów, które wyróżniliśmy, są i z jednej strony różnicami, których staramy się raz pokazać, zauważyć, że one występują, ale na nie odpowiedzieć. Z drugiej strony też część rzeczy, które przenosimy z sektora B2C i dobrych doświadczeń z sektora B2C chcemy pokazywać i to rzeczywiście widać. Może to też jest taka kwestia obaw, czy jeżeli widzimy, że w sklepie internetowym, nie wiem, kupuję ja jako właściciel firmy i widzę, że w sklepie internetowym przykładowo kupując koszulę, ten checkout i płatność, forma płatności jest bardzo prosta, to czy ten e-commerce sobie poradzi z tym, że ja jako sprzedawca, producent muszę mieć tych płatności i rodzajów procesu dużo, dużo więcej. Mówiąc prosto, są na to odpowiedzi. Na końcu dziś postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest koniec dedykowanych rozwiązań. Na pewno są dedykowane rozwiązania do formy płatności różnego rodzaju w sektorze B2B. Generalnie też, patrząc na to, jak umieszczony jest e-commerce w tych organizacjach, wyróżniliśmy 3 różne podejścia do wdrożenia i tutaj też widzimy bardzo mocny trend, jeżeli chodzi o uzależniony od wielkości organizacji. W małych organizacjach często B2B i EDI to są rozwiązania wdrażane oddzielnie. Ten sklep B2B jest niezależnym bytem, który w jakiś sposób się łączy, ale na poziomie ERP-a i informacji końcowych w kontekście księgowym z podstawowym wymianą jakby tych pierwszym poziomem digitalizacji. Dalej idąc, tak, 21% firm uznaje, że jest to część większego systemu i działają wspólnie, czyli już WMS, CRM jest modułem w e-commerce, tudzież e-commerce jest modułem w tych systemach, albo jakby mamy e-commerce zewnętrzny, B2B, ale on się łączy i mocno integruje z tymi systemami. Te organizacje są już trochę większe. Widzimy też trend taki, że im większa organizacja, tym zupełnie w innym miejscu umieszcza e-commerce i zupełnie inaczej strukturalnie z tym funkcjonuje. Trzecim sposobem, i to jest jakby ten najbardziej już rozwinięty i tylko 15% firm z sektora B2B uznaje e-commerce jako nadrzędny do wszystkich systemów, jeżeli mówimy w tej relacji kupujący-sprzedający. Oczywiście jakby mamy zupełnie w innym miejscu, patrzymy na ERP-a, WMS-a czy CRM, ale jeżeli mówimy o relacjach sprzedający-kupujący, to e-commerce jest pierwszym narzędziem. Co to też powoduje? Powoduje jakby puchnięcie samego systemu, powoduje to, że będziemy mówić już zupełnie o innym rodzaju, zupełnie o innej wielkości systemu, który jest potrzebny, ale też z drugiej strony daje on większe możliwości skalowania, większe możliwości zarządzania, jeżeli chodzi o strony digitalowej. No i też oczywiście ten etap transformacji cyfrowej jesteśmy już dużo, dużo dalej. On też z drugiej strony te dedykowane rozwiązania są jakby w tych 15% firm, a w pozostałej części do zastanowienia, czy to rozwiązanie dedykowane jest potrzebne, czy to jest moment, na którym należałoby to zacząć wprowadzać. Idąc dalej, z doświadczeń naszych, z rozmów z klientami z kilkunastu lat działalności Strixa, setki projektów, które mamy, większych, mniejszych, z różnych sektorów, zauważyliśmy jedną rzecz, że e-commerce jest de facto sercem wszystkich systemów. Tak? Z jednej strony, jeżeli mamy systemy typu ERP, PIM, CRM, Business Intelligence, WMS, one się muszą gdzieś łączyć z silnikiem e-commerce'owym. Z drugiej strony mamy gdzieś backend, dane sprzedażowe, dialog z klientem, dane z kampanii reklamowych. Mamy frontend, czyli w sklep, platformę, mamy systemowy frontend, czyli listy zakupowe, multikoszyki, systemy płatności, wideo produktowe i tak dalej. To wszystko się łączy w e-commerce, to wszystko gdzieś ma swoje końcówki w e-commerce. I ten e-commerce staje się trochę sercem w dużym systemie. Z tego też powodu, i to było taką może nie tyle przyczyną, co dużym argumentem do tego, żeby stworzyć rozwiązanie boxowe. Stworzyć i zaproponować do rynku to, co mamy, to co nasze doświadczenia w budowaniu, dać zestaw funkcjonalności, który jest określony, który pozwala już wejść i zacząć sprzedawać w internecie, zacząć obsługiwać klientów online. Nazwaliśmy go po prostu B2B Box, tak mówiąc, B2B Box by Strix. Jest on naszą propozycją i taką odpowiedzią na te pytania większości rynku, jak zacząć. Trochę o nim więcej teraz, dochodząc trochę po kolei do pytania gdzieś do tej postawionej tezy. W samym B2B Boxie jakby też rozwiązanie, które tworzymy dla klientów z sektora, wiemy, że jedną z podstawowych rzeczy jest kwestia zarządzania wieloma kanałami z klientami. Przede wszystkim, tak już powiedzieliśmy wcześniej, różne rodzaje uprawnień dla poszczególnych kont. Mamy pracowników, którzy w niektórych firmach, którzy sami zamawiają, biorą odpowiedzialność za zamówienia do X kwoty. Mamy inne firmy, które mówią, ok, ja chcę, żeby pracownik przygotował listę zamówienia, ale ją musi potwierdzić szef. Więc tutaj te różne poziomy i różne możliwości, jeżeli mówimy o akceptacji, też po prostu różny poziom pracowników. Tak, czyli strukturę możemy odzorować strukturę firmy zamówień w samym systemie. Rejestracja nowego konta za pomocą formularza, czy wiele dostępów pracowników, czy też z drugiej strony bezpośrednia integracja z systemami sprzedażowymi w kontekście takim, że nasz klient, ja jako firma posiadająca e-commerce B2B, mogę dać klientowi możliwość czytywania plików CSV czy plików Excelowych i robienia zamówienia z jego systemu. Tak? Czyli ktoś sobie eksportuje sobie plik i wrzuci od razu do mnie systemu, co mu ułatwi już pracę, zautomatyzuje, zoptymalizuje kwestie kosztów. Bardzo dużą rolą jest tutaj kwestia handlowców i ich praca, czyli to, jak nasi handlowcy pracują i jak możemy ich odzorować, jeżeli chodzi o ich pracę, albo zautomatyzować, zoptymalizować ich pracę, jeżeli chodzi o kwestie pracy z klientem, co daje nam większe możliwości tak naprawdę dla handlowca i nie tylko patrzenia na to, że z końcem miesiąca, teraz 23 marca, czyli jakby w całej branży, w całym rynku, końcówka kwartału, i zaczyna się ta sprzedaż, dociskanie wyniku. Pytanie, czy to jest najlepsze rozwiązanie, czy nie lepiej pracować na relacji z klientem, a ten handel, żeby się odbywał w internecie i tam klient tak czy tak, jak potrzebuje, zamówi i te wyniki będą nam wzrastały, o czym trend mówi. Kolejną z rzeczy, którą jakby włożyliśmy, jak patrząc w rozmowę z handlowcami, no to indywidualne zarządzanie cenami. Jeżeli mówimy o sektorze B2B, mamy świadomość tego, że te ceny są zupełnie inaczej kategoryzowane i zupełnie inną relację mają na poziomie klient-sprzedawca. W samym B2B Boxie zaproponowaliśmy już możliwości cen indywidualnych, cen grupowych, cen promocyjnych dla danej grupy, czy też poszczególnych klientów tylko i wyłącznie. Ten cennik i wiemy, mamy świadomość tego, z drugiej strony ofertownik dla handlowców, dla budowania cen dla klienta jednostkowego przy specyficznym, dużym zamówieniu jest na tyle istotny i jednym z najważniejszych punktów, które zawarliśmy po prostu w całym podstawowym zestawie i zakresie wdrożenia, jeżeli mówimy o B2B Boxie. To jest dla nas o tyle też istotne, że możemy odpowiedzieć na większość zapotrzebowań. Oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, są to pewne funkcjonalności, są to pewne założenia, które generalnie przyjęliśmy i część z firm powie, że ten ofertownik czy też ta polityka cenowa musi być u nas inna. I ta kustomizacja też jest ok, jest to możliwe, rozwiązanie nie jest zamknięte, dajemy możliwość rozwinięcia czy skalowania na tym rozwiązaniu. Czy to będzie, że tak powiem, możliwe odzorowanie? Na pewno zawsze tak. Pytanie, jak bardzo jest ono skomplikowane, czy jak bardzo na przykład konfigurator produktu musi być specyficzny dla danej branży, danego sektora, dla danego przedsiębiorstwa, a ile kompromisów możemy zawrzeć w środku i to jakby bardziej dostosować do rozwiązania, które w tym momencie jest nie do końca dedykowanego. Ale jakby w samym sobie systemie już to zawarliśmy, bo jest to jedna z newralgicznych punktów. Tak? Dodatkowo, jeżeli mówimy już o zamówieniach, indywidualnych cenach, no to zarządzanie magazynem to jest jedna z rzeczy kluczowych dla sektora. Mamy tego świadomość. W samym rozwiązaniu zawarliśmy już funkcjonalność tego jakby chociaż sprzedaży poniżej stanu magazynowego, czego w sektorze B2B raczej się nie robi. Dlaczego to zawarliśmy? Wiemy o tym, że są firmy, są duzi importerzy, producenci, którzy przyjmują zamówienia, zlecenia na produkcję na przykład, gdzie to zlecenie musi przyjść od klienta, musi zostać potwierdzone i dopiero zostaje wpisane w jakiś timeline produkcyjny, czy też towar, który dopiero mamy zamawiać od producenta z Chin, czy też towar, który na przykład płynie nam z Chin, czy z innego miejsca i jeszcze do końca nie wiemy, kiedy będziemy mogli go sprzedać, ale klient już chce go kupić. Więc nie mamy tego na stanie magazynowym, ale możemy go sprzedać. To jest częsta sytuacja, którą zawaliśmy. Odpowiadając na to, jak różni się też rynek, myślę, że to jest rzecz, która jest bardzo istotna. Przedprodukcyjna sprzedaż zamówień, o której powiedziałem, optymalizacja logistyki, czyli tutaj jakby wiedząc o tym, działając wspólnie z partnerami, głównie mówimy tutaj o Product Information Manager, przepraszam, angielski dzisiaj chyba nie jest dobrym językiem, czy informacje z magazynu, wiemy o gabarytach, możemy ułatwić algorytmami, dostosować informacje, który produkt w jakiej formie powinien zostać dostarczony, chociażby z różnicy takiej, że jeżeli mówimy o zakupach branży w sektorze B2B, mała rzecz wielkości kubka do kawy może ważyć kilkadziesiąt kilogramów, co już nie jest możliwe do dostarczenia kurierem, musimy zrobić odpowiednie zamówienie, więc to jest jakby kwestia bardzo istotna dla sektora i jest ona już w funkcjonalnościach B2B Boxa zawarta. Obsługa rezerwacji, czyli możliwość zarezerwowania sobie przez chociażby pracownika danego produktu, czy czekamy na to, że klient końcowy potwierdzi nam zamówienie, dopiero wtedy nasz kupujący, a ja jako producent dostanę informację, tak zostało to potwierdzone, czy też składamy większe zamówienie albo czekamy na to, żeby nam jakaś część jeszcze, dzisiaj mamy czwartek, nie wiem, jutro mam informację, że jeszcze z drugiego magazynu mojego już jako klienta ktoś ma mi złożyć zamówienie, a pozostałe 3 magazyny już mi wysłały zapotrzebowanie, więc ja sobie zarezerwowałem te produkty, czekam na tylko jedną końcówkę, czy też potwierdzenie. Jest już standardowo w B2B Boxie. Idąc dalej, finalizacja zamówienia. Też zawarliśmy kilka możliwości, jakby odpowiadając na te potrzeby, które sektor B2B nam jakby unaocznia, z drugiej strony patrząc na te doświadczenia już sprowadzonych projektów. Staramy się jak najbardziej przełożyć proces, czyli szybkość zamówienia, szybkość realizacji z B2C, ale wiedząc o tym, że mamy różne formy płatności, chociażby potrzeba faktoringu w danym momencie, czy też informacje o stanie, czy też możliwości szeroko pojętego wykorzystania jeszcze kredytu kupieckiego, czy też na przykład chcemy coś stricte skredytować, już to umieszczamy z naszymi partnerami bezpośrednio, jest zaimplementowane w B2B Boxie i daje taką możliwość, czy też rzecz, która od niedawna jest tak naprawdę na rynku, czyli Buy Now, Pay Later na poziomie B2B, gdzie firma zewnętrzna, nasz partner zewnętrzny, o których później trochę powiem, bierze na siebie odpowiedzialność też za tego typu, może wziąć odpowiedzialność za tego typu transakcje, czyli my dostajemy pieniądze jako sektor, jako firma od razu, a klient nasz końcowy może sobie w jakimś terminie późniejszym zapłacić. Jest to, myślę, że jedno z najfajniejszych rozwiązań w tym momencie, które jest nowe na rynku i coraz bardziej rozpycha się, jakbym w ten sposób powiedział. Szybkie płatności, obsługa kart, których w zasadzie w takim standardowej relacji w sektorze B2B handel nie było. W tym momencie tak naprawdę, bo realizując e-commerce i otwierając się na tą digitalizację, jesteśmy w stanie zrobić, czyli tak naprawdę mieć szybszą informację o płatności, nie musieć odpytywać księgowości, czy ta płatność przyszła, bo ta informacja nam spłynie bezpośrednio z systemu. Możemy zautomatyzować i wejść w ten proces automatyzacji w kontekście procesu potwierdzenia płatności, który pozwoli nam jakby odciążyć księgowość z jednej strony, a z drugiej strony szybciej magazyn może realizować zamówienie i możemy dochodzić do tych doświadczeń klientów, jakie mają z sektora B2C, czyli w kontekście szybkiego zamówienia, realizacji zlecenia, oczywiście później logistyka i tak dalej. Reordery, zapamiętywanie zamówień ostatnich i tak dalej, to są to rzeczy jakby już trochę potraktujemy standardowo, ale one też już umieściliśmy z defaultu w samym rozwiązaniu, które myślę, że jakby wypełnia też w dużej mierze te potrzeby, jeżeli chodzi o rozmowę z księgowością. Jak to wygląda od środka? Nasze rozwiązanie bezpośrednio współpracuje i musi współpracować z ERP-em. W platformie e-commerce'owej składamy zamówienie, edycja, podział, realizacja zamówienia odbywa się w ERP-ie i on jest dla nas kluczowym partnerem, jeżeli mówimy o cały proces. Więc, przepraszam, przeczytałem z czatu wiadomość, później będziemy pewnie za chwilę będziemy odpowiadać. Więc jakby kluczowym połączeniem jest system ERP różnego poziomu, czyli to są systemy duże typu SAP, Comarch, Oracle i tak dalej, czy to są mniejsze systemy dedykowane, zawsze gdzieś ta współpraca musi nastąpić. Dlaczego? Ponieważ e-commerce ma być tutaj taką wizytówką naszą, kolejnym kanałem, możliwością i na początku tej drogi transformacji cyfrowej on ma stanowić ten pierwszy krok, jeżeli mówimy o B2B Boxie. Oczywiście później wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, ze skalą, którą chcemy osiągnąć, te rozwiązania mogą zmieniać swoje relacje, mogą, tak jak powiedzieliśmy, być gdzieś nadrzędne. E-commerce może się stać nadrzędny, może dużo więcej funkcji, odpowiedzialności, jeżeli chodzi o relacje klient sprzedający, kupujący może brać na siebie, ale to też jest w kwestii tej rozwojowej skalowania biznesu. To też pytanie wtedy o dobór technologii odpowiedniej do tego, żeby ta skalowanie było łatwiejsze. Z tej strony patrząc i w B2B Boxie, bazując na jednej technologii, drugiej, trzeciej, w różnej formie. Specjalnie ich jeszcze nie wymieniam, bo o nich chcę opowiedzieć chwilę później. Mamy możliwość kustomizacji i skalowania. Czyli też jakby założyliśmy w naszym podejściu, że B2B Box ma być początkiem, ma być tym pierwszym krokiem do digitalizacji. W momencie, kiedy firma zacznie się rozwijać, będziemy się skalować, będziemy chcieli wychodzić na rynki zagraniczne, będziemy chcieli pozyskiwać nowych klientów, pojawią się nowe wyzwania, to B2B Box nie jest rozwiązaniem zamkniętym, które musielibyśmy zmienić. Możemy sam sobie rozwiązanie, platformę customizować, możemy z drugiej strony dokładać moduły, które pozwolą nam na inne funkcjonalności. Możemy też zmieniać, jeżeli chodzi o samą w sobie strukturę B2B Boxa, ponieważ to rozwiązanie jest do tego przygotowane. Zakładamy, że firmy, które będą, to co wskazuje też trend, które będą robić ten pierwszy krok w transformacji cyfrowej, drugi, trzeci, czwarty, będą chciały rozwijać. Jak powiedzieliśmy wcześniej, 95% firm, które wprowadziło rozwiązania i wprowadziło e-commerce B2B, chce go rozwijać. Z założenia nasz B2B Box to pozwala na to, żeby się rozwinąć do dużego systemu i będzie miał i ma możliwość obsługi naprawdę dużych rozwiązań, co też jakby było z założenia początkowego u nas już. Założeniem początkowym była ta możliwość, przepraszam. Trochę o partnerach, o których wcześniej powiedziałem, razem z nami pracują nad tym rozwiązaniem i wejściem w sektor, wsparciem sektora B2B w transformacji cyfrowej. Spingo, Faktoria, Blue Media, Ergonode. Jest oczywiście tych partnerów więcej i tych możliwości i rozwiązań. To są nasi główni partnerzy, którzy bardzo mocno angażują się w ten rozwój. Spingo to jest rozwiązanie buy now, pay later dla sektora B2B, czyli możemy już te doświadczenia zakupowe w kontekście odroczonych płatności realizować dla sektora. Faktoria, jak sama nazwa wskazuje, factoring plus obsługa kredytów, plus rozwiązania, w których możemy wspomóc sprzedawców w szybszym pozyskaniu pieniędzy. Blue Media, czyli obsługa płatności internetowych, bramka płatnościowa, Ergonaut, zarządzanie informacją produktową, co jest istotne z punktu widzenia obsługi klienta, informacji, których klient potrzebuje, wybierając produkt, czy też z punktu widzenia konfiguracji produktu, z punktu widzenia konfiguracji zestawów, z punktu widzenia konfiguracji końcowego zamówienia. Ta informacja produktowa jest newralgiczna, wydaje się, w sektorze B2B, dużo bardziej jeszcze niż w B2C. Takim pytaniem, które zadają często koledzy, to jest jak ma na imię twój PIM, co jest bardzo fajnym pytaniem, bo ktoś to rzeczywiście musi robić, a może to robić system, może to być zautomatyzowane. Są nasi partnerzy, z nimi to rozwiązanie wspierają to rozwiązanie swoimi doświadczeniami, swoimi możliwościami. Razem z nimi też budujemy jakby to podejście i staramy się trochę edukować ten rynek. Zachęcam do pobrania pełnego zakresu naszego B2B Boxa. Więcej informacji, trochę dokładniejsze, więcej opisów. Zostawiam na chwilę ten slajd, żebyście mogli wejść przez kod QR do nas. Oczywiście łatwo nas znaleźć też w internecie. Tam też będą się pojawiać nowe informacje, jeżeli chodzi o to, jakie funkcjonalności, jakie dodatkowe rzeczy będą, jeżeli chodzi o B2B Box. Zakładamy, że też więcej ciekawostek z samego świata e-commerce'u, B2B będziemy tam też pokazywać. Trochę też o nas, jak Kasia powiedziała, że pewnie powiem później, tak, jesteśmy w dwóch miejscach, więc nasze doświadczenia zbieramy też z rynku holenderskiego. Jesteśmy jednym z 11 platynowych partnerów Shopware'a, Gold Solution partnerem Adobe, Mirakla, Commerce Toursów, Big Commerce'u i od dosłownie dni B2B Seller Suite, czyli rozwiązania opartego na Shopware'ze, które jest skierowane funkcjonalnością stricte w stronę B2B. Możemy na nim realizować i małe, i duże sklepy. W zasadzie cały rynek jest w stanie znaleźć coś dobrego dla siebie, jeżeli chodzi o B2B sellersów. To, co powiedziałem wcześniej, jeżeli mówimy o naszej platformie, naszym rozwiązaniu, stworzyliśmy funkcjonalności, proponujemy funkcjonalności, podejście do tego sektora. Z drugiej strony mamy świadomość, że są różne podejścia, jeżeli chodzi o naszą chęć, w sensie chęć firm, organizacji czy rozwiązanie swoje on-premise, czy rozwiązanie oparte na licencji i tym, co możemy, co chcemy i jak chcemy się rozwijać, to wsparcie. Staramy się odpowiedzieć na obydwie kwestie, tak? Czyli jeżeli ktoś mówi, chce funkcjonalności, chce mieć dużą możliwość konfiguracji, wybrać sobie to, co jest dla nas najlepsze, najciekawsze, no to rozmawiamy z kolegami z B2B Sellersów. Jeżeli mówimy o tym, że ja chcę mieć swoje rozwiązanie, chcę oprzeć na B2B Boxie, a później kustomizować, dedykować tylko i wyłącznie dla siebie, mam specyficzne procesy, moja branża ma bardzo dużo kluczowych elementów, których nie da się zrealizować inaczej, jak tylko kustomizować. Okej, chodźmy na Magento i oprzyjmy to w tą stronę. Zawsze staramy się być jak najbardziej otwarci na to, co jest możliwe zaproponować najlepsze rozwiązanie i co potrzebujemy zrobić bezpośrednio project by project. To nasze doświadczenie mówi o tym, że tak powinniśmy podejść i to rzeczywiście się sprawdza. W tym kontekście chcemy bardzo mocno dalej funkcjonować. Odpowiadając trochę, tutaj się pojawi moja twarz i kontakt do mnie, zapraszam do kontaktu bezpośredniego, telefonicznego, mailowego, odpowiadając na samym końcu, czy to koniec dedykowanych rozwiązań. To zależy. Jak zawsze ta odpowiedź mnie też w wielu przypadkach irytuje. To zależy, ale bardziej uzależni od wielkości firmy. Jeżeli mówimy że jesteśmy mniejszą organizacją, wchodzimy i chcemy zrobić pierwszy krok do digitalizacji, pierwszy krok transformacji cyfrowej, nie mam nic, to lepiej zacząć od rozwiązania gotowego, szybkiego, z możliwością skalowania, na tyle otwartego, że mogę go później rzeczywiście dostosowywać pod siebie, dedykować kolejne moduły, zmieniać go. I tutaj na pewno, jeżeli mówimy o organizacjach średniej wielkości, żebyśmy tak podzielili rynek, to tutaj jest też pytanie o zastanowienie w kontekście tego, czy ja już jestem gotowy na to, żeby dedykować rozwiązanie, czy mam na to budżet, czy znam swoje procesy, czy te procesy są dobrze opisane, czy mam zrobione mock-upy, mapy, plany i wiem, czego chcę i wiem, w jaki sposób chcę się rozwijać i to rozwiązanie będę dostosować i koniec końców, czy to rozwiązanie jest i roadmapa dedykowanego rozwiązania ready to go, jest zgodna z roadmapą mojego rozwoju biznesowego. Nie mówimy tutaj o technologii, mówimy tutaj o części biznesowej, bo odpowiedź na to pytanie moim zdaniem jest w kontekście biznesu. Czy technologia będzie wspierać mój biznes, czy ta technologia będzie ograniczeniem dla rozwoju mojego biznesu. Więc tutaj troszeczkę trudniejsza rozmowa, dłuższa i pewnie więcej zastanowienia się w kontekście tego, co ja tak naprawdę chcę, jaką mam wizję rozwoju firmy, jaką mam wizję rozwoju nowego kanału sprzedaży, czy to ma być dodatkowy kanał sprzedaży, czy to ma być główny kanał sprzedaży i obsługi klienta, więc tych pytań jest trochę więcej, odpowiedzi pewnie są bardziej skomplikowane. Jeżeli mówimy znowu o tym trzeciej podejściu, czyli czy dedykowane rozwiązanie, czy rozwiązanie ready to go dla największych firm, tych powyżej 250 milionów obrotu, to pewnie bardziej mi się skłaniało do odpowiedzi pod tytułem tu już bardziej dedykowane. Te procesy są na tyle głębokie, te procesy są dość mocno zakorzenione. Dwa, że skala z 250 w górę musi być dużo bardziej przemyślana. Na pewno to, co bym powiedział na samym początku, dobra analiza, przygotowanie, konsulting do tego, co my chcemy rzeczywiście zrobić, w jaki sposób chcemy rozwijać e-commerce, a z drugiej strony czym ma być ten e-commerce dla całej organizacji? Czy on ma być tym modelem, który jest nadrzędny i ten e-commerce będzie nadrzędnym moim kontaktem z klientem, czy też ten e-commerce będzie gdzieś w środku? Dłuższa rozmowa w tym kontekście. Koniec końców, czy to koniec dedykowanych rozwiązań? Nie, te rozwiązania dalej będą funkcjonować. Mamy w całym sektorze spośród tych 3,5 biliona złotych obrotu, mamy na pewno dużo firm, które będą wymagać, będą musiały mieć dedykowane rozwiązania, ale też z drugiej strony na pewno jest wiele firm, które rozpoczynając, czy patrząc na to, co chcę zrobić i w jaki sposób ja chciałbym zacząć sprzedawać internetowo, tak, dla nich to powinien być koniec dedykowanych rozwiązań. to światełko jakby gdzieś na horyzoncie zaczyna się mienić dość mocno. Idziemy w stronę gotowych, półgotowych rozwiązań, stąd też nasza propozycja, stąd też propozycja B2B Boxa, czyli czegoś trochę pomiędzy zamkniętym rozwiązaniem, w którym tylko wybieramy funkcjonalności, musimy się do niego dostosować, a zupełnie dedykowanym rozwiązaniem. Nie wiem, czy to jest ta Was satysfakcjonująca odpowiedź, ale myślę, że tak rynek się będzie w następnych miesiącach, kwartałach i latach jednak zmieniał i ewoluował w tą stronę, że to będzie jednak zależność od wielkości, ale i tak będziemy się trochę przesuwać w stronę tych rozwiązań ready to go, czy też zestawu funkcjonalności gotowych do wyboru i bardziej starali się wybierać te możliwości, gdzie konfiguracja jest dużo ważniejsza niż dedykowane rzeczy. Dziękuję bardzo, tyle z mojej strony. Chętnie odpowiem na pytania, które się pojawiły w czacie. Widzę, że ich jest dość sporo. Widzę, że jest sporo też Dziękuję, bo to znaczy, że temat interesujący. Więc przejdźmy przez te... Tak, ja chciałam się tylko wtrącić i Łukasz podziękować Tobie za podzielenie się z nami wiedzą. Rzeczywiście bardzo ładnie sobie poradziłeś, jeśli chodzi o wpasowanie się w przedział czasowy. Musicie Państwo wiedzieć, że Łukasz jest strasznym gadułą i miałam realne obawy, że ten webinar potrwa 3 godziny. Tym bardziej się cieszę, że udało Ci się w skondensowanej formie zmieścić w niecałej godzinie. Gratulacje. I rzeczywiście pojawiło się sporo pytań. Ja, żeby trochę Ci tutaj ułatwić sprawę, to pozwolę sobie opublikować je na takiej specjalnej planszy, której chyba nie... O, widzisz, prawda? Tak, widzę. Pan Piotr. Czy B2B Box możemy rozszerzyć o funkcjonalność Marketplace, pozwolić na dostępnie wybranych usług produktów poza standardowej oferty? Możemy. To jest, Panie Piotrze, ta część, jakby ten model, o którym na końcu mówiłem i do którego najprawdopodobniej cały rynek dąży. Czyli mamy zestaw standardowych funkcjonalności, które realizuje nam potrzebę obsługi klienta online'ową, ale nadbudowujemy go swoimi rozwiązaniami, czy z dedykowanymi modułami, czy z dedykowanymi funkcjonalnościami. Tak, owszem, jeżeli chodzi o samego B2B Boxa, jesteśmy w stanie rozszerzyć go o funkcjonalności marketplace'owe. Kwestia tak naprawdę tutaj bym powiedział jeszcze wcześniej, czyli tego kiedy, jak rozumiemy marketplace, czy to ma być ten marketplace skierowany bardziej w stronę tuzy Allegro, tak, na naszego towaru trochę eksportowego, czy to ma być ten jakby bardziej ograniczona forma marketplace'u, co dokładnie przez to rozumiemy. Więc tutaj proponowałbym, jeżeli chciałby Pan więcej, jakby przedyskutować to dłużej, czym ma być tak naprawdę, odpowiedzieć sobie na pytanie, czym ma być rzeczywiście ten marketplace, czy to ma być takie pełne, skalowane rozwiązanie marketplace'owe, czy to jest tylko właśnie to, co Pan powiedział, udostępnienie wybranych usług, produktów spoza swojej wewnętrznej oferty w tą stronę. Ale tak, można to zrobić. Rozgadałem się, nie? Jest okej, jest okej. Cały czas mamy jeszcze sporo czasu do końca, także śmiało, możesz się tutaj, wiesz, rozwijać ze swoją myślą. Kolejne pytanie. Jaki jest projekt tego rozwiązania? Tak. Przepraszam bardzo, nie zdecyduję się, bo nie chciałbym zrobić zbyt dużego faux pas, czytając imię. Tak, ja myślę, że to jest jakiś pseudonim artystyczny. Jeżeli Pan może odpowiedzieć albo napisać fonetycznie na czacie, będę zobowiązany. Pricing rozwiązania. Standardowa oferta jakby w takiej podstawowej funkcjonalności to jest 180 tysięcy, tak, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Oczywiście rozszerzenia, tak jak wcześniej Pan Piotr pytał, to już jest kwestia dedykowana. Mamy też możliwość rozłożenia płatności na 12 miesięcy obarczonej WIBOR-em plus, obarczonej kosztem 3% plus miesięczny WIBOR, więc wychodząc też na naprzeciw rynku, jeżeli nie 100, 180 na okrągło tysięcy od razu, to możemy sobie to rozłożyć na 12 miesięcy. Jeden z naszych partnerów daje nam taką możliwość, z czego skorzystajmy i chętnie korzystajmy. Oczywiście kwestie księgowości i tak dalej, to już dużo dalej, ale tak wygląda to cenowo. Jeżeli chodzi o dedykowane rozwiązania, no to tutaj jest kwestia specyfikacji. Tak, od siebie dodam, Panie Tadeuszu. Od siebie dodam, że oczywiście cały kosztorys, cennik jest w ofercie, także zachęcam też do pobrania. I kolejne pytanie. Panie Danielu, ja rozumiem, że wszyscy widzą te pytania, Kasia, tak? I nie muszę go czytać. Wszyscy widzą te pytania, tak. Tak, wszyscy widzą te pytania. Okay, pan Daniel mi potwierdził, tak. Tak. Po prostu nie wiem, czy je czytać, czy nie. Tak, możemy. Możemy obsłużyć transport własny. Kwestia tego, jak czy jakby dział logistyki u Państwa w organizacji, czy korzysta z jakiegoś systemu, czy nie korzysta z systemu, czyli czy będzie to integracja, czy będzie to jakiś tam sposób małe, dedykowane rozwiązanie. Zakładamy w B2B Boxie, że firmy mogą mieć transport własny i będą chciały głównie albo w głównej mierze z tego korzystać, więc tak. Dobra, dziękuję bardzo. I mamy kolejne. Trochę tych pytań jest, także... Mam nadzieję, że będę znał odpowiedź na wszystkie, to bardziej się tego boję. Zobaczymy. Panie Piotrze, integracja z ERP podstawowa na poziomie wymiany plikowej. Przewidziana jest w zakresie podstawowym wdrożenia. Jeżeli integracja musi być na innym poziomie, wykracza poza założony zakres, no to wtedy wyceniamy osobno godziną. Jest przewidziane to w zakresie, podstawowym zakresie implementacji i konfiguracji. Dzięki. I kolejne. Na czym stoicie? To inny open source czy jakiś custom? Standardowo. Jeżeli mówimy o podstawowej wersji B2B Boxa, mamy dwie możliwości. Albo Magento 2, albo Shopware. Z dwóch powodów. Magento open source'owe, czyli rozwiązanie on-premise, to jest jedna część. Jeżeli mówimy, tu wracając trochę do pytania, bo widzisz, Kasia, ja też sobie to powiedziałem o podstawowej, druga część, czyli Shopware razem z B2B Sellers, wybrany zestaw funkcjonalności z B2B Sellersów i tu jest licencyjnie płatność miesięczna czy też roczna, no i front shopware'owy, pytanie na co stawiamy, no to jest kwestia tak naprawdę doboru przez specyfikację procesów klienta, które rozwiązanie będziemy bardziej sugerować, czy to będzie rozwiązanie oparte na Magento, czy to będzie rozwiązanie oparte na Shopware'ze. Jeżeli chodzi o Magento, pewnie dopytując Panie Robercie, standardowo nie stawiamy niczego powyżej. Jeżeli mówimy o tej podstawowej funkcjonalności, jest to standard Magento. Pojawiło się też pytanie o Shopware, na które troszeczkę przed chwilą odpowiedziałeś, więc... To jakby tylko dodając, silnik Shopware'a dedykowany, znaczy nie dedykowany, to jest moduł B2B Sellers, w którym wybieramy zestaw funkcjonalności B2B Sellers Suite, w którym wybieramy zestaw funkcjonalności, który nam jest niezbędny, potrzebny. Od tego zestawu funkcjonalności zależy cena licencji. I kolejne. To zależy, Panie Danielu. Tak, podstawą mówiąc, sztywno produkt do metody dostawy. Jeżeli mamy, i tutaj musimy sobie zrobić drzewo logiki logistyki, czyli jeżeli mamy dany produkt, który, nie wiem, produkt A może być wysłany kurierem, produkt B musi być produktem paletowym, no to tutaj będzie nam już wchodzić jakby jakąś logikę będziemy musieli przyjąć, pewnie tą logikę, że produkt A dołączony do produktu B i jedzie na palecie. Jeżeli mówimy o wymiarach i wadze, to jest kwestia informacji produktowej, kwestia już bardziej dedykowanego rozwiązania, czyli skonfigurowania algorytmu, który pozwoli nam obliczać na podstawie wymiarów i wagi, czy gabarytów, bo to też jest trzecia kwestia, która jest bardzo istotna, bo nawet jeżeli mamy wagowo, nie wiem, czy pan pod wymiarami też rozumie gabaryty, tak? Możemy mieć produkt, który po prostu się nie wpisuje totalnie w żadnym gabarytowo, w żadną relację, to też musimy to gdzieś określić w algorytmie, który będzie na to obliczał. Więc mamy tu doświadczenie dość spore w tworzeniu tego typu algorytmów. Możemy to zrealizować, jednakowoż jest to już poza podstawową funkcjonalnością B2B Boxa, więc tu jakby bardziej indywidualne, customowe podejście musimy zrealizować. Też jakby z samego założenia, że producent A, nie wiem, do automotive będzie miał zupełnie inne założenia i potrzeby niż producent B, który będzie produkował ziemię pod kwiaty. Zupełnie inne rzeczy, więc jeżeli chodzi o tego typu automatyzację, optymalizację logistyki, musimy tutaj głębiej porozmawiać. Dziękuję. Mamy też pytanie o integrację z narzędziami w B2B Boxie. B2B Box z założenia te cztery, które mówiliśmy, czyli tak, w podstawowej wersji implementacja plus konfiguracja PIM-a Ergonode, checkout na cała forma, jakby bramka płatności Blue Media, Faktoria Spingo to jest jedna firma i tutaj jest kwestia tak naprawdę podpisania decyzji ze strony klienta. My mamy założoną implementację, czyli wgranie wtyczki, konfigurację późniejszą, jeżeli chodzi o Faktorię i Spingo. Trochę zdradzając, rozmawiamy z kilkoma jeszcze firmami, które chciałyby dołączyć do tego zestawu, do tej naszej grupy i rozwijać to rozwiązanie razem z nami, gdzie te wtyczki byłyby już na poziomie implementacji. Oczywiście mamy przewidziane w zakresie podstawowym jakieś dalsze x możliwych zestawów integracji. Dwa, jeżeli mówimy tutaj, jeżeli takie narzędzia, z którymi się B2B Box integruje, no to też powiedzmy sobie szczerze, całe i wszystkie moduły Magento, wszystkie moduły Shopware'a, które są dostępne na marketplace'ach Shopware'a czy Magento, B2B Box będzie się z nimi integrował. Dziękuję i trochę kontynuując temat integracji, jest tutaj pytanie o ERP-y. Jak wygląda kwestia integracji z systemami ERP, tak jak już powiedziałem wcześniej, w założeniu podstawowym zakresie wymiana plikowa. Jeżeli chodzi o, to też jest kwestia pytania, z którym ERP-em, no bo jeden system ERP będzie na to bardziej pozwalał, drugi będzie mniej pozwalał. Zakładamy też oczywiście API, zakładamy też wymianę, jakąś głębszą integrację. No tutaj musielibyśmy się zadać pytanie, z jakim systemem. Jest też pytanie o marketplace. Trochę już o tym mówiłeś, ale może chciałbyś coś dodać do swojej wcześniejszej wypowiedzi? Tak, chyba panie Piotrze, to samo pytanie. Czy to jest też całkiem inny produkt z waszej standardowej, pozwolić na udostępnienie produktów, czy to jest, ja rozumiem, że to ostatnie, czy to jest też całkiem inny produkt z waszej oferty. Jeżeli mówimy o ofercie, już mówimy o samej, wkleiło się ponownie. Dodam tylko dwie rzeczy. Jeżeli mówimy o samym marketplace, mamy doświadczenia w tworzeniu technologiach marketplace'owych, jesteśmy, jeżeli mówimy o dużych marketplace'ach i takich docelowych, jesteśmy partnerem Mirakla jako Strix. Mamy taką możliwość, żeby zrobić dedykowane rozwiązanie marketplace'owe jakby z założenia. Jeżeli mówimy o tej funkcjonalności podstawowej, tak, to jest rozszerzenie, to co już powiedziałem wcześniej. Dobra. Dzięki. I kolejne pytanie. Pracujemy Magento 2, czy można nałożyć funkcjonalność B2B Box na istniejący system? Na pewno możemy porozmawiać, panie Przemysławie, o rozszerzeniu Magento, dodaniu modułów. Pytanie, jak to Magento jest skonfigurowane w Waszym przypadku, jak to Magento w tym momencie wygląda. Trzeba by było na pewno przeanalizować razem z Wami, popatrzeć w kody, które funkcjonalności możemy szybko implementować, które funkcjonalności będą wpływać, co musimy dedykować dla Was, czy też nie musimy dedykować nic, a po prostu zrobić całe B2B Box na Waszym Magento. Jest taka możliwość, ale tutaj no, dużo zależy od tego, co już Państwo macie. I mamy też pytanie od Pani Kamili. Pani, czy można? Można. Można. Nie wiem, co Pani Kamila ma jakby na myśli w kwestii indywidualnych rozwiązań B2B klienta. Trochę za mało informacji. Można integrować wybrane funkcjonalności, moduły B2B Boxa. Kwestia rozmowy głębszej, no pytanie, z jakiego silnika Pani Kamilo korzystacie? Które funkcjonalności? Co tam ma być zrobione? Czy to ma być podstawowa funkcjonalność, czy też nie? Czy to ma być jakaś dedykowana funkcjonalność dla Was? Trochę za mało informacji, żeby z założenia tak, po prostu. A Panią Kamilę zapraszamy pewnie tak, do kontaktu z Łukaszem, gdzie tam więcej specyfiki biznesu o tym porozmawiacie. Mamy kolejne pytanie i tych pytań jest jeszcze dużo, więc Łukasz, mrugnij 2 razy, gdybyś już, wiesz, nie dał rady. Jeszcze daję radę. Że jeszcze jest energia. Dobra, no to jedziemy. Jedziemy z kolejnym pytaniem. Więc tak, w założeniu tych w założeniu, jeżeli mówimy o opłacie z tych 180, no okrągło licząc 179 tysięcy złotych, pierwszy rok hostingu, pierwszy rok licencji modułów, jeżeli musimy dodać, są w cenie, kolejny rok jest to już po stronie klienta. Jeżeli klient nasz rozmówca zakłada od samego początku, bo też mamy takie rozmowy, że to jest self-hosted, no to pytanie, jak wykorzystujemy tą różnicę, która powstaje pomiędzy hostingiem, który proponujemy, a już tym indywidualnym podejściem do klienta. Super. I mamy pytanie, wspominałeś wcześniej o ERP-ach, mamy pytanie o konkretne rozwiązanie. Integracja z Comarchem XL, tak, Panie Mariuszu, tak. I bardzo podobne. Tak, Pani Aleksandro. Tak. Czy jest integracja? Generalnie te systemy pozwalają na integrację na tym poziomie, o którym mówimy. Pytanie będzie dodatkowe, jak duży ten e-commerce, ile produktów macie Państwo, Pani Aleksandro, Pan wcześniej był Tomasz? Tak, przepraszam. Ja zapomniałem. I pytanie, jeżeli chodzi o ERP, to jest pytanie tak naprawdę ilość produktów, ilość zestawów i jakie jest zróżnicowanie, czy też jakie konfigurowanie tych produktów następuje. Bo to jest wtedy pytanie o to, po której stronie ta konfiguracja powinna być, czy po stronie Enowy, ogólnie po stronie ERP-a, czy po stronie e-comu. Ale z założenia. I tutaj jeszcze mamy takie pytanie dodatkowe od Pani Aleksandry. Odnośnie integracji. Integracja na poziomie plikowym, tudzież API. Okej, tak sobie patrzę jeszcze tutaj. Dobrze, mamy pytanie o Blue Media. Można. Można, Panie Piotrze. Można, jakby z Blue Mediami, Blue Media, jako że są naszym partnerem, wspieramy się na różnych polach, a też jakby i sektory B2B ich bardzo interesuje. Mamy po prostu założone, że jakby z drugiej strony też patrząc na to, co mówiłem, że B2B ma być tym pierwszym krokiem, w wielu przypadkach nasi rozmówcy, którzy dopiero zaczynają na samym początku transformacji cyfrowej, Zastanawiają się, kogo w ogóle wybrać, nie mają doświadczenia w tym, jak to wygląda. My staraliśmy się zaproponować od razu coś, co jakby możemy z założenia przekazać. Wiemy, że jest to jakość na takim, na minimalnie akceptowalnym, aczkolwiek koledzy tutaj pewnie z mediów za chwilę będą mi pisać SMS-y, co ja mówię, że to, po prostu jakość rozwiązania jest na tyle... jest wysoka i jest po prostu na tym poziomie, który chcemy proponować klientom. Jeżeli, Panie Piotrze, macie podpisaną umowę czy coś innego prowajdera płatności internetowych, nie ma najmniejszego problemu. Mamy też pytanie o PIM-y. Pan Mariusz pyta w tym momencie o Akeneo, ale potem widziałam, jeszcze zadaje pytanie dodatkowe o PIM-Core. Czy mamy integrację z Akeneo i z PIM-Corem? Jeżeli mówimy o standardowym części, czyli tym zakresie standardowym, nie. Jeżeli, Panie Mariuszu, jest potrzeba, tak, to jest już kwestia dodatkowych rozmów. Też z tego samego powodu, dla których jest Blue Media, a nie na przykład P coś tam. No, jesteśmy, jakby, znaczy, z tego samego powodu, dla którego Blue Media jakby wspiera dużo mocniej samo rozwiązanie, samo podejście niż na przykład PIU, P24, Adyen czy ktoś inny na tej zasadzie. Dziękuję, Łukasz. Wydaje mi się, jeśli dobrze patrzę, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Pytań było sporo, ale chyba coś tu się jeszcze pojawiło. Czy możemy przetestować B2B Box dla Enova? Pani Aleksandro, możemy się na wstępie umówić na prezentację demo. To na pewno. Pytanie, bo to jest bardziej tutaj, powiedziałbym trochę podejściowo. Czy możemy przetestować B2B Box dla Enova? Proszę pamiętać o tym, że to jest osobna platforma, osobne rozwiązanie. Ono się integruje. To nie jest jakby dla Enowy i też Enova nie jest dla e-commerce'u. Te rozwiązania muszą ze sobą współgrać. Jakby to jest nasze podstawowe założenie. Teraz pytanie, czy to ma być rozwiązanie oparte na Magento, które jest on-premise, czy też zakładacie Państwo kwestię licencji i innego doboru funkcjonalności i my opieramy rozwiązanie na Shopware'ze. Więc tu trochę więcej i kilka dodatkowych pytań. Jeżeli mówimy o testach, przetestowaniu, popatrzeniu, oczywiście, że tak, to jest jakby z założenia dema, z założenia rozmowa, tylko też patrząc na to, co jakby odpowiadając na wiele pytań i po rozmowach z sektorem, powiedziałbym, że najpierw porozmawiajmy, jak Państwo to widzicie, jeżeli mówimy o umieszczeniu tego e-commerce, czy on ma być systemem równorzędnym, nadrzędnym, czy ma być, w którym miejscu ma być tej całej struktury organizacyjnej, jeżeli chodzi o systemy. I Pani Aleksandra jeszcze dopytuje, czy można się zapisać na spotkanie, na prezentację tego rozwiązania. Kasia, można? Myślę, że można. Oczywiście zachęcamy. Pani Aleksandro, na stronie strix.net jest też kontakt do mnie bezpośredni, więc jeżeli można przez formularz się zgłosić, można przez maila, można do mnie zadzwonić, byle nie między 13 a 13:15, bo wtedy mam lunch, tak? Ja żartuję, oczywiście to już trochę żartem, więc jakby w każdą formę, jeżeli mówimy o kwestii B2B Box by Strix i tej strony, na którą przekierowujemy, jest tam też formularz kontaktowy, zapraszamy bardzo chętnie, widzę, że się pojawia trochę więcej pytań, Pani Aleksandro, więc pewnie bardzo chętnie podyskutujemy głębiej na ten temat, że tak. W tą stronę mówiąc. I chyba udało nam się dobrnąć do końca. Tak sobie jeszcze patrzę, czy wszystkie pytania wyświetliłam i czy na wszystkie odpowiedziałeś, ale wydaje mi się, że tak. No więc cóż, chyba pozostaje się z naszymi uczestnikami pożegnać. Ja ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję za liczną obecność podczas tego webinaru. Oczywiście z marketingowego obowiązku chciałabym Państwa zaprosić do śledzenia naszych mediów społecznościowych, do śledzenia naszego bloga i materiałów, które wypuszczamy. i rzeczywiście o tym B2B mamy sporo treści już opublikowanych albo czekających w kolejce do publikacji, także jeżeli czują Państwo potrzebę doedukowania się troszeczkę w kontekście e-commerce'u B2B, to oczywiście zapraszam. Łukasz na pewno zaprasza do kontaktu, tak jak już wspomniał, ale Łukasz, na koniec oddam Tobie głos i masz jeszcze 3 minutki zupełnie na koniec. Znaczy, ja dziękuję bardzo za ilość pytań, bo przede wszystkim trochę byłem zaskoczony, powiem szczerze, ale myślę, że to fajnie, że tak dużo jest tych pytań. Zapraszam do kontaktu. Kasia ma rację, jestem gadułem, ja bym pewnie tutaj mógł jeszcze bardzo dużo rzeczy gadać, mówić, ale też nie chcę wychodzić poza ten nasz ustalony czas, znaczy odgórnie Kasia mi tu już tam zaraz mnie po prostu wyłączy z internetu. Tak, SMS-y wysyłać. Tak. Przestań już gadać. A później kabel mi wyciągnie, nie ma internetu, nie możesz gadać. To przede wszystkim chciałbym podziękować za to, że byliście. Zapraszam do kontaktu, bo tych tematów jest bardzo dużo i jakby sektor jest fascynujący dla nas jakby ze strony tych firm technologicznych, dla nas w sensie firmy technologicznej, dla mnie w sensie personalnym jest to naprawdę fascynujące, ile różnych procesów, ile różnych podejść, jak różnicie się firmami, jeżeli chodzi o sektor B2B, jak wydaje się, że rozmawiamy o jakiejś prostej rzeczy, a ta rzecz nagle się okazuje mega skomplikowana, kluczowa, co nas też po prostu uczy. Ja się bardzo, bardzo lubię na tego typu, na spotkaniach uczyć od moich rozmówców wielu rzeczy, wielu podejść i otwierania mojej zamkniętej też trochę głowy na to, na inne rzeczy, inne podejścia, czy też inne potrzeby. Bardzo stawiamy tutaj też na kwestię edukacyjną, to co Kasia powiedziała, to jest dla nas też taki trochę początek, otwarcie. Ja mam nadzieję, że się będziemy częściej widywać nie tylko online'owo, ale też offline'owo i do tego zachęcam. Z otwartymi ramionami przyjmuję wszystkie maile, te pozytywne, krytycznych, nie? Krytyczne nie przejdą przez ochronę antyspamową. Tak, dokładnie. A z innej strony zachęcam do kontaktu, bo na pewno jest dużo rzeczy jeszcze do pokazania, do omówienia. Tych szczegółów naprawdę z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z rozmowy na rozmowę, Pani Kamilu, zaraz odpowiem. Czy też tak naprawdę podnoszenia naszej świadomości, jak bardzo sektor B2B jest nam potrzebny i jak my jesteśmy potrzebni sektorowi B2B. Myślę, że tak trochę z ryzykiem mówiąc to zdanie, ale wydaje mi się, że jest ono bardzo mocno prawdziwe. Pani Kamilo, czy możecie polecić jakieś konferencje e-commerce? Jak Pani może szybko mi odpowiedzieć, czy na tych, na których się możemy spotkać, czy te ogólnie? Jeżeli na tych, na których się możemy spotkać, konferencje e-commerce, proszę zwrócić uwagę na konferencję Retail Challenge, e-commerce challenge, na konferencję, nie wiem z jakiej Pani jest branży, bo to też trochę jest rzeczy wartościowe po prostu. To na pewno te dwie, tam jest dużo wiedzy, zestaw kolegów, prelegentów, którzy prezentują swoje wyniki, podejścia, jest naprawdę to jest wartość, którą można chłonąć wiedzę po prostu. Jeżeli mówimy o takich bardziej podejściu produktowym, e-trade show, e-handel, myślę, że może gdzieś przyszłość e-commerce to jest jeszcze mniejsze na razie wydarzenie, ale też na pewno powoli będzie wzrastało. Wydarzenia Izby Gospodarki Elektronicznej, której jestem członkiem rady, zachęcam. Tu bardzo dużo mówimy o trendach, staramy się też ten rynek jakby nakierowywać i rozwiązywać jako organizacja problemy rynku e-commerce'owego, tego handlu i gospodarki elektronicznej. Na samym końcu mówiąc, tak jak widzimy w tym roku, na wydarzenia, na których my będziemy, to też te wydarzenia szerokiej pojętej gospodarki bardzo mocno zauważają, że e-commerce, handel internetowy, digitalizacja jest, nie da się tego ominąć już. Jest bardzo dużą częścią kluczową w wielu przypadkach kluczową do wzrostu, skalowania biznesu i też tego, co chcemy dalej robić. Więc patrząc przez konferencje typu Open AI Summit w Krakowie z końcem roku, gdzie ta digitalizacja już jest częścią dość mocną. Impact, który odbywa się w Poznaniu, też tam nawet ścieżka Digital Economy się pojawiła. Coraz więcej podczas EFNI się mówi, jeżeli mówimy o dużych konferencjach, o tej gospodarce cyfrowej. Także pytanie tak naprawdę, Panie Kamilu, bym sobie zadał na początku, co ja chcę wynieść z konferencji, czy mówimy o networku, czy mówimy o produktach, zobaczyć zakres, przedział produktów, które się, czy też firm proponujących rozwiązania różnego rodzaju od SaaS-owych do on-premisowych, czy też po prostu chcę zdobyć wiedzę w kontekście tego, jak szeroko pojęta gospodarka, ekonomia będzie się miała w kontekście tych rozwiązań cyfrowych. Pod tym kątem. Oczywiście zachęcam do tego, żeby być tam, gdzie my będziemy, ale to będzie Kasia już wszystko ogłaszać i tak, wtedy się chętnie spotkamy i porozmawiamy. Rzeczywiście okazji do uściśnięcia dłoni nie brakuje, bo po pierwsze ten kalendarz eventowy, jeśli chodzi o e-commerce, jest bardzo napakowany po brzegi i widać rzeczywiście te takie czasy prepandemiczne wracają, jeśli chodzi o te spotkania stacjonarne, co mnie osobiście bardzo cieszy. I oczywiście my też będziemy na wielu konferencjach, o czym będziemy informować na bieżąco w naszych kanałach społecznościowych, także zachęcam do śledzenia. Na pewno będzie się okazja spotkać i pogadać w takiej nieformalnej atmosferze po prostu o Państwa biznesie, także zachęcam. I chyba definitywnie to było ostatnie pytanie. To jeszcze raz, Łukasz, bardzo Tobie dziękuję. Dziękuję wszystkim naszym uczestnikom, życząc równocześnie dobrej drugiej połowy dnia. Pogoda w Krakowie jest piękna, także liczmy, że wreszcie Polski też, czy tam wreszcie świata, skąd Państwo się dzwaniają do nas, też jest pięknie i że wiosna rzeczywiście już przyszła. Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia już. Do zobaczenia. Do zobaczenia.